Witaj, Rzemyszki z tej strony Traveler, w kolejnym odcinku z gry Crow Country. W ostatnim odcinku weszliśmy do tego zainfekowanego parku rozrywki i przeszliśmy od głównego takiego jakby alei do alei z właśnie nawiedzonym domem, bardziej to kilka jest domów tam. I dzisiaj będziemy sprawdzać kolejne lokalizacje w tym miejscu, więc najpierw wejdziemy tutaj, gdzie mieliśmy właśnie tutaj wejście i mamy tutaj dziwne, bo tak, tutaj mamy te sztabki złota, które później są mielone do tych, tylko trochę głupio, że już w sumie te sztabki złota to powinny być, że takie, że my bardziej ten kamień zabieramy, więc ciekawe, o co chodzi. Mamy tutaj te dowody, które ostatnio tutaj rozłożyliśmy. I tak naprawdę chyba to jest wszystko z tego miejsca, bo tam jest winda, ale ona nie działa. Więc nawet nie będziemy patrzeć. Dobra, więc tak, tutaj... O Jezu, co to jest? Idzie na nas? O Jezu, to idzie na nas. Jezu, czym ty jesteś? O Jezu, tutaj jest kolejne. Dobra, wejdziemy tędy. To może najpierw uda nam się tutaj wcelować to. Teraz tutaj jest bardzo dużo różnych przeciwników, więc... No, właśnie teraz zobaczyłem, że pod spodem są te bloby. Całe, okej. W ogóle ciekawe, czy coś w tych beczkach jest? Coś tutaj jest w środku? Nie, to są kolejne beczki, które nic zbytnio nie ma. Tak, rozwala mnie tylko dlatego, że w sumie jakoś tak... Nie wiem dlaczego, ciągle mi się wydaje, że coś będzie. Dobra, więc tutaj mieliśmy tą właśnie... tą co... Oj. Okej, myślałem, że zginęliśmy, ale wygląda na to, że nie. Jest wszystko okej. Dobra. Zobaczmy, co tutaj będzie. Mamy na jakąś notatkę. Aha. Czyli powiedzieli, gdzie jest przełącznik do tych wind, ale ona jest w drugiej części parku, więc na razie nic nie możemy zrobić. Okej, kolejne pułapki. Oraz... O! Amunicja do Magnum. Tylko, że w sumie... Aż tak bardzo... O, nie, jest zamknięte. Okej, czyli tędy nie przyjdziemy. Czyli mamy już, przynajmniej będą trzy bronie. Jak na razie nie mamy, że tak powiem, dwóch, bo tam mamy ten cały magnum i shotgun, ale jeszcze się nie pokazały one. Dobra, więc tak, wydaje mi się, że będziemy musieli przejść przez po tamtych otworów. Ich lokalizacje powinny się zrestartować, więc... O nie, nie, się nie zrestartował. Okej, pominijmy je. Nie chcę marnować amunicji, a jeżeli przeciwnicy nie są w miejscu, gdzie tam jest mi potrzebne przejście. Okej, ta krew zawsze tu była? Chyba tak. Tylko ja się nie zorientowałem. Trochę wygląda, jakby to było tak specjalnie, więc jakoś się tym nie przyjmuję. Więc tak, tutaj było przejście i jakie to było? Hasło Dead. Okej, więc zagrajmy. Teraz możemy przejść. Gaduję, że przejdziemy do tego samego kompleksu, co przed chwilą byliśmy. Oj. Okej, nie ruszaj się. Okej, możesz się nie ruszać. Okej. Wiecie co, ich ominiemy i tak. O, masi los. Ile tutaj jest pułapek? Okej, nie ma tutaj nic. Czekajcie. To wydaje się być pułapką.
bo ostrzegali. Ale może później to sobie sprawdzimy. Wydaje mi się, że ostrzegali przed jakimiś tam leżącymi. Dobra, to nie jest to. Okej, okay. Myślałem, że ktoś do nas strzela. Dobra. Co tutaj jest? Granat. Może być. Jak na razie raz go użyłem. Dobra, tam jest ta pułapka. Jest w środku coś. Amo, dobra. Bardzo się nam przyda. Coś tutaj jest? Jest w sumie dużo ocy tutaj jest. Okej, okay, czyli ktoś chciał wysprzątać tutaj te całe ślady krwi, ale chyba się nie udało. Okej, okay, list mamy. Okej, okay, tu jest kolejny list, ten wzywający do sądu. Tak, to jest nadal o tej dziewczynce, co została zatruta. Okej, okay, dobra. Wydawało mi się, że to jest coś nowego, ale później sobie przypomniałem i takie... Nie, w sumie... W sumie już to zrobiliśmy, ten z tym krukiem wielkim. Ale on nie ma zasilania, więc... Więc w sumie nic nie możemy zrobić. Okej, okay. O, Tolman. No to go już trochę znamy. Okej, okay, czyli kolejni goście wyszli z tego jeziora i oni jeszcze bardziej byli poharatani od poprzednich. O, otworzyło się. Okej, okay, tutaj nic nie ma, myślałem, że coś będzie. Czekaj, to może tamte inne też będą. Okej, okay, medikit. Jak na razie dużo ich zbieramy, a tak naprawdę mało co z nich korzystam. Zapewne to się zmieni niedługo. Okej, okay, ewidentnie... kto to jest? Nie zauważyłem jej. Okej. Okay. Czy wszystko w porządku? Proszę pani? Moja głowa... zwymiotowałam. Hej, okej. Okay, niech się pani o tym nie martwi. Czy mogę zapytać, czy coś się pani stało wcześniej? To tylko mnie ugryzło. Myślałem, że będzie mi, że nic mi się nie stanie. Nawet nie wiem, co to było. Kręci mi się głowa i mój żołądek. Okej. Okay. Zostałem za pani zaatakowana i... A, dobra, to jest takie... Czuję się źle. Mam coś, co pomoże pani. Na pewno na chwilę. Okej, okay, więc chyba antidotum. O, mamy już chyba maksimum tego. Powinna pani to wziąć. O, dziękuję. Myślę, że to naprawdę pomogło mi. O. Jakbym mogła się zapytać, jakie jest twoje imię? Nazywam się Mara. Dzięki, Mara. Jestem Natalii. Natalii Crow. Okej, okay, porozmawiajmy. Co ty tutaj robisz, Mara? Aktualnie szukam twojego ojca, Edwarda Crowa. Co? Co chcesz z moim ojcem? Co masz do gadania z moim ojcem? Pani wypełniła... wypełniła formularz o zaginionej osobie. Tak, zrobiłam to. I oni wysłali ciebie? Tak, jestem agentka Mara Forest. Ale jesteś... Co? A co z tym mężczyzną, z którym rozmawiałem przez telefon? Detektywem Harrisonem, czy jakoś tak? Detektyw Harrison James. On nie mógł się tutaj dostać. Miał problemy z autem. Więc wysłali ciebie? Tak. Okej, coś jeszcze? Czy to jest biuro twojego ojca? Nie, nie ma go tam. Ciekawa odpowiedź. Albo to było, że twój ojciec jest w biurze. Byłam tutaj, byłam tu, już, tak, stoję tutaj już godziny, nie wiem jak to
ładnie przetłumaczyć na szybko. I nie usłyszałem żadnego dźwięku. Tak mówiąc, nadal muszę zobaczyć, co jest w środku. Czy wiesz, jak się tam dostać? To będzie trudne. Potrzebujesz klucza. Takiego dużego, ładnego, złotego klucza. Złoty klucz, okej. I musisz włączyć elektryczność na tej klamce. Jak ja mam to zrobić? Nie wiem. Wcześniej nie było pod prądem. Ojciec musiał to niedawno zamontować. Dlaczego? Co tam chowa? Okej, chyba nie wiemy. Dobra, już to mi się wydawało. Okej, więc tak. Musimy mieć klucz. Coś tutaj jest? A, dobra, to jest nadal to. Ale tutaj jeszcze jest przejście. Okej, park operation. Okej, jest otwarte. Oj. Dobra, wydaje mi się, że... że nie żyje. Tak, chyba... chyba popełni harakiri. Żeby nie mówić. Jakoś ostatnio właśnie to słowo na S na YouTubie się algorytm źle wchodzi. Okej, tutaj jest park. Naprawdę my w sumie w większości już tego byliśmy, tylko jedna część została. Okej, co tutaj mamy? Staw memo, okej. Okej, tutaj jest napisane, że pod ziemią musi być dostęp. Okej, co to jest? O! Broń. No broń, ammo. Czy możemy wziąć jego broń? Czy on ma jakąś tutaj... Nie, tutaj chyba nie możemy. Chyba ma tą samą. Okej, mam tutaj telewizor. Jest jakieś nagranie? A, to jest nagranie tego faceta. To jest wiadomość dla Edwarda Crowe'a od Douglasa Pike'a. Edward, byliśmy przyjaciółmi od 30 lat. Zaufałeś mi w operowaniu tym parkiem, które zadanie bardzo chętnie robiłem, spełniałem. Zawsze okazywałeś mi życzliwość i płaciłeś mi dobrze. Jednakże nie mogę być... już nie mogę być cicho. Edwardzie Crowe, twoje przestępstwa nie będą niezauważone. Ani twoje grzechy nie zostaną... rozliczone też. A jeżeli chodzi o Elaine Marshall... Mam nadzieję, że nigdy nam nie wybaczy. Dlatego, że żadne z nas nie zasługuje na to. Do widzenia. Okej, i to był moment, kiedy tam popełni harakiri. Okej, tutaj mamy... Okej, mamy jakiś dokument. Okej... Okej, okay, czyli tamta część parku, co tam było, Future Cosmic, czy jakoś tak, Cosmic Future, została zatrzymana i facet sprawdzał, o co chodzi, i okazał, i tam, że usłyszał, że rozmawiałem do trzeciej osoby, jakby do dziecka, więc to go zaskoczyło. Okej, okay. To jest ważne. Dobra, czyli tak. The following doors are now locked electronically. Czyli tutaj są wyłączone. Wyłączone ten. Elektronicznie to jest. Mermaid. Chyba, że to jest. Że to nie jest jakoś ważne, ale zapiszę sobie. Cyclops, Wolf, Serpent. I krypta to jest Ophelia. Okej, ale tam potrzebujemy jakiegoś dysku, więc raczej się nam nie uda. Okej, co to jest?
i antidotum. Dużo tego mają. Dobra, chyba wszystko zbadaliśmy tutaj. W sumie chyba widziałem przejście. Okej, przejście jest, ale... Tutaj, o, jest dźwignia. Przejście. I możemy sprawdzić na samym początku, czy to działa tak, jak myślę, czy nie. Okej. Wygląda na to, że za pierwszym razem nas uderzyło. Okej, więc tak. W głównej mierze mamy ten komputer. I musimy mieć dysk, ale mamy ten po kolei. Zobaczymy, czy tutaj jest. Tutaj jest wilk. Tutaj jest syrena. Po czym musimy... musimy znaleźć cyklopa, czyli tutaj. Okej. Wilka i tego węża morskiego. A. Okej. Wygląda na to, że to tak nie zadziałało. Co to jest? Dobra, to przeczytaliśmy. Dobra, czyli tutaj jednak nie poszło tak, jak myślałem. Myślałem, że to trzeba po kolei, ale jednak nie. Chyba od tej strony coś się tak dzieje? Że tak łapie nas? Znaczy, nie, to chyba bardziej, że takie, żeby przestraszyć nieco nas. Dobra, tutaj już wszystko mamy za sobą. Tutaj też. I mamy... Ta babka zniknęła. Okej. Amunicja, bardzo chętnie. Dobra, wygląda na to, że jest zamknięte. Dobra, co tutaj mamy? Mamy... teatr. Tak, teatr. O, co to jest? O, shotgun. No, ta kamera, przez to, że trochę trudno ją operować, to czasami zanim coś zobaczę, to już mogę złapać. Okej. Okej, wygląda na to, że tej zbytnio nie ma. Czy możemy coś zrobić? Okej, czy tutaj możemy właśnie podnieść to? No, podnieśmy to. Może coś to da. Coś więcej można? Okej. Zostało podniesione już maksymalnie. Oraz to coś wygląda, jakby miało wstać. Przeładujmy, zobaczmy, czy to można strzelać w to. Wygląda na to, że nie wstanie. Dobra. Coś tutaj mamy w ogóle? Znaczy się... Oprócz tego przejścia chyba nic. Okej. Dobra, mamy kolejny telefon. Weźmy to. Sprawdźmy, co tu jest. Okej. Cokolwiek to jest, to już nie żyje. Chociaż większość z tych rzeczy już nie żyje. Ojeju. Coś tam jest. Wydaje dziwne dźwięki i się schyla. Nigdy nie jest dobre. Okej, co tam telefon? Witam? Słuchaj. Nie miałem żadnej wiedzy o tym, do czego są te pnącza. Jak mogłem wiedzieć? Jakie pnącza? O czym ty gadasz? Jest ich 7 razem w sumie. I ja je odcięłem. Odcięłem je otwarto? No, otworzyłem je. Otworzyłeś je? Co? Wszystkie oprócz jednego. Jeden został w całości. Dla
dla podobnych. Tak myśleliśmy. Jaka farsa. Okej. Dobra. To jest, staw memo. Okej. A, wiesz to. A, okej, nie wiem co to jest, ale ścigało nas. Co? A, nie możemy więcej am. Okej. Dobra, otwórzmy to. Dobra. Była laska, nie mogliśmy jej wyciągnąć, tylko musieliśmy ją rozwalić. Dobra. Jesteśmy znowu na tym miejscu. I co? No i mamy mamy zagadkę tutaj w teatrze. W dungeonie. Haunted Manor mamy też. Mamy ten S, a to jest chyba punkt zapisu. Okej, więc w głównej mierze musimy sobie zobaczyć, co my w ogóle mamy. Mamy tak ten od tego właśnie kopalni. Ale gdzie ona tutaj była? No, to możemy zostawić. Więc mamy od tego. Czekajcie, na pewno od tego? Nie działa. Okej. Może tu, tak, tutaj. Coś wlewamy do środka. Okej, wlaliśmy coś do środka. I coś więcej, mamy niby to i mamy tutaj. To jest straszka, no to byliśmy. W głównej mierze musimy coś do tego mechanizmu znaleźć, ale nie wiem totalnie co. O i tam ta rzecz na dole ucichła, więc jest dobrze. Dobra, więc mamy ten... to nie jest zawór, tylko jakaś tam rączka czy coś takiego. Dobra, przejdźmy koło tego. No i dalej, bo i tak w tamtą stronę pójdziemy. I dosłownie nie wiem, gdzie będzie nam potrzebna ta rzecz. Bym popatrzył sobie jeszcze w innych miejscach. Popatrzyłbym sobie na pewno w tym tutaj. Czy nie możemy czegoś porobić jednak? Okej, tutaj wygląda na to, że nie. Okej, czyli chodzi o to, że musimy coś z tym zrobić, jakieś, z tego co czytałem, jakieś jajko zdobyć? W głównej mierze musimy przejść do tamtego nawiedzonej sekcji i zobaczyć, czy nie możemy czegoś porobić. Okej, kim ty jesteś? Przepraszam, panienko. Nie powinnaś tutaj chodzić. Dlaczego? Nie jest tutaj bezpiecznie. I czy potrzebujesz, żebym ciebie odeskortował stąd? Czy ty jesteś policjantem? Jestem detektywem Harrison James. O, czyli tym, co niby zastępujemy. Powinienem tutaj być kilka godzin temu, ale jakieś dziecko rozbiło moje auto tego poranka. Oraz jeszcze przybiło moje opony. Wyglądają okej dla mnie. Nie, opony mojego samochodu. Musiałem pożyczyć ten rower, dlatego że nie mogłem korzystać z mojego auta. A, okej. Okej, dlaczego mi się wydaje, że my to zrobiliśmy? Nie dowiedziałem się, jak masz na imię. O, tak, przepraszam, jestem Mara. Aha, czy to auto jest przed... to jest twoje? Fiesta 85?
Tak, skąd wiedziałeś? Spotkałem twojego chłopaka i mówi, że na ciebie czeka. O mój Boże. To nie jest mój... Okej. Okay. To nie ma znaczenia. rumienie się. Nie! Zamknij się. A ogólnie, Mara, może mi pomożesz? Powinienem spotkać się z kobietą, panną Natalie Crow. Czy nie widziałeś jej tutaj? Z tego co pamiętam, jest w wczesnych dwudziestkach. Ma około 20 lat, blond włosy. Dobra, powiedzmy, że tak widziałem. Tak, widziałam ją. Była w holu dla personelu koło biura Edwarda Crowa. O, dzięki, pomogłaś mi. Muszę znaleźć panną Crow, ale muszę cię poprosić, żebyś wróciła do twojego auta, ok? Tutaj nie jest bezpiecznie i musisz wracać do domu. Okej. Okay. Właśnie byłam w drodze. No tak dookoła. Dobrze to słyszeć. Obyś była bezpieczna. Okej. Okay. Wygląda na to, że... O. Wygląda na to, że tak. To my tutaj mu opony. Okej. Okay. Nie wiem skąd te... ten potwór, ale tutaj się pozbyliśmy go, więc okej, okay, tutaj są te wyścignoje i tak, mamy tutaj, czekajcie, tutaj? Nie, to jest inne, tutaj nie jest. Mamy na górze, o, jest tutaj jego rower. Ciekawe, czy się przedostał, znaczy się jest otwarty, więc więc mamy tutaj właśnie ten i na razie nic nie możemy z tym zrobić, okej. Okay. Czyli jesteśmy w momencie, kiedy w sumie... Okej, okay, myślałem, że coś się tutaj stało. W sumie większość rzeczy sprawdziliśmy? Tak, wygląda na to, że musimy wrócić do Fairy Pound. Jak to zrobić? Najszybciej to będzie tędy. A, jeszcze przecież mamy na dole Crow Country, tam jeszcze jest zamknięty. I chyba właśnie tam było takie jakby otwarcie. O, czyli byliśmy blisko tego, co było, bo tam jest właśnie otwór na... Okej. Otwór na ten... Au! O, ma się los. O, jeszcze jestem otruty. Dobra, szybko. Jest tutaj tam otwór na ten cały... na ten cały... O, tutaj właśnie, ale coś dzwoni, okej. Okay. Witam? Pierwszy gość wyszedł ze stawu. Z jeziora 2 lata temu. Wtedy myślałem, musiało to być jakieś połączenie. No wiesz, czasowe. 2 lata temu? W 1988. Musiało mieć jakieś połączenia. Jakiś krytyczny punkt. Później wybudowaliśmy potrzebną infrastrukturę. Ili enough that we have? Czesną taką, jaką przynajmniej potrzebowaliśmy. Czesną. Jakby to nie było już zbyt późno. Tak myślę. Okej, okay, czyli co, oni coś znaleźli i... Jezu. Okej, okay, amo. Nie wydaje mi się, że wcześniej tutaj było. Au. Okej, okay, czyli to bije. Myślałem, że możemy to po prostu, wiecie, zdeptać. Okej, okay, czyli tutaj możemy użyć tego. Okej. Okay. Okej, okay, takie... co się dzieje? Tutaj trzeba było tam przytrzymać, okej. Okay. Te kolce nie wyglądają zbyt dobrze. Oraz też strasznie długo się to robi. Nie chcę pójść do tego, że wydaje mi się, że to
szczawnie do pierwszego momentu. Okej. Okay. Au! Oczywiście musiało się to otworzyć. Okej, okay, czy jesteśmy w Królestwie Oceanu? Weźmy sobie w takim razie to. Nie wiem, czy mnie... Znaczy się, nawet jeżeli nie, to i tak to jest jedyne miejsce na razie, co możemy przyglądać sobie. Okej, okay, medikit. Kolejna pułapka. To jakieś małe, słabe Królestwo Oceanu, jeżeli tam, że tak powiem, kruki są same. Okej. Okay. Dobra, tak, zamknięto z drugiej strony, typowo. Wydaje mi się, że to będzie trochę większe, więc tak po kolei sobie przejdźmy. Co tutaj jest? Okej, okay, czyli jest tutaj łódź podwodna, ale do niej jest drabina i trzeba uważać, żeby nikt na nie nie wchodził, jeżeli ktoś nie jest. Okej, okay, czyli mamy kolejny safe room. Okej, okay. Mamy handgun ammo, ale mamy go dużo, mamy książkę. Dobra, to jest taka typowa. Mamy list jakiś, okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest nadal na temat tego całego, całej tej kopalni złota. Okej. Okay. Dobra, czyli, o, czyli musimy zdobyć to, ale mamy rozpiskę, co trzeba strzelić, żeby zdobyć te punkty. Okej, okay, co tutaj jest? Magazyn. Okej, okay. O, apteczka. Akurat jedną wykorzystaliśmy. O, jeszcze kolejną. Ale się tutaj dużo rzeczy pojawiło. Coś jeszcze tutaj mam? Dobra, nie. Dobra, więc wydaje mi się, że musimy zrobić to. Więc tamte było to, że musimy postrzelić. A! O, masz los. Dobra. Dobra, musieliśmy zrestartować, bo przez przypadek strzeliłem w coś innego. My musimy strzelić w rekina 4 razy, ale on się tak chowa za innymi. O! Raz, dwa. Dobra, teraz musimy przeczekać. Teraz będzie łatwiej strzelić. No chyba, że nie będziemy mieć ammo. I delfin, delfin, delfin. O kurde, delfin jest tam. No tak naprawdę nie są potrzebne te rzeczy, bo tak naprawdę mogliśmy sami się trochę zorientować, jak to działa. Tylko że strzelanie nie jest najmocniejszą moją stroną w tej grze. Oraz ten... Okej, okay, tak. Okej, okay, jest. I ten telewizor pokazuje, w co strzeliliśmy. Dobra. Więc tak, mamy teraz shotgun. Nie wiem, dlaczego tam było 12G. Okej, okay, to serce tak głośno biło, że myślałem, że coś nadchodzi. Okej, okay, czyli mamy tutaj rzeczy na temat tych właśnie zwierząt. Zgaduję, że jakbyśmy strzeli jakiegoś tam, to mielibyśmy jakąś tajną wiadomość, ale dobra, na razie tego nie będziemy sprawdzać. Jakbym miał... Czym ty jesteś? A!
Padłeś. Okej, okay, myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, z nim będziemy gadać, to jest totalny potwór. Gaduję, że trzeba było ten shotgun wyciągnąć, tylko jak się go? Okej, okay, tak. No, czyli tak się tutaj robi. Trochę celowanie jest takie trudne do ogarnięcia. O, mapa. Ale po pewnym czasie się można przyzwyczaić. Okej, okay, czyli tak, tam nie możemy przejść, ponieważ jest to całe coś. Okej. Okay. Tutaj musimy mieć złoty klucz, kolejny. Okej, okay, czy miałem jakieś takie problemy z podłączeniem spryskiwaczy. Okej, okay. Tutaj mamy ten kolejny. Kolejną maszynę z papierosami. O, mamy ammo. A, mamy go tak dużo, że już możemy zbierać. Okej, okay. Ale tutaj mamy paliwo do miotacza ognia, więc... Więc jest ok. Tutaj jakiś ten mały gnój jest. No ale są przynajmniej rzeczy, które nam się przydają. Mamy tutaj jakieś wejście wyjątkowo i mamy tutaj jeszcze antidotum w armacie. Okej. Okay. A tutaj chyba też antidotum wyskakują z tego. Okej, okay, ale tutaj akurat nic. Okej, okay, czyli kolejne mamy nawiązanie, że coś jest w podziemnej części. Co, że tak powiem, bardzo dużo jest rzeczy w podziemnej części, które już musimy znaleźć, więc trochę nam to zajmie. Okej, okay, jesteśmy w takim jakby arcade room. Tu ta maszyna, z tego co ja wiem, ona daje nam wskazówki, więc tak naprawdę się nie opłaca zbytnio jej... zbytnio się ją zajmować. Okej. Okay. Tutaj w głównej mierze nie ma energii, więc nic nie porobimy. Tutaj musimy mieć klucz srebrny. My tam na tym ammo. Okej, okay, myślałem, że nie możemy to sięgnąć. Okej. Okay. O! To jest ważne. Musimy ustawić wyniki, więc tak. Delfin musi być dwa razy syreny. Łódź musi być dwa razy delfin, a rekin musi być dwa razy łodzią. Czyli w głównej mierze pierwsze to, co byśmy musieli ustawić, to ten cały, jak on się nazywa, syrena. Okej, okay. Czyli tutaj będziemy musieli później... Nie zauważyłem ciebie, dosłownie. To nie jest żaden robot, to jest człowiek. Okej, okay. Co to jest? Kolejna gazeta. Okej, okay, czyli się zamknęli tam, ponieważ dużo rzeczy się stało, ale w głównej mierze dlatego, że tutaj mieli jakieś tam dziwne rzeczy. Po tym incydencie się zamknęli z tą dziewczynką.
Okej, czyli tutaj jest na temat tego, że wyniki się zawsze resetują po tym, jak się. Po tym, jak się zrestartuje maszyny, więc dlatego musimy te wyniki ustawić. Dobra, jeszcze jeden raz. Nie wiem, czy jest achievement za to, ale byłoby śmiesznie. Okej, kim ty jesteś? Dziwny gościu. Ktoś ty. Nigdy ciebie nie widziałem. Jestem Mara. Agentka Mara Forrest. No bez jaj. To jakby damska wersja mnie. Jak masz na imię? Mark? Marv. A, okej. Marvin Trouble. Co ty tutaj robisz? Jesteś pracownikiem? Nie. Ja tylko pracuję z Edem. My jesteśmy partnerami biznesowymi. Edwardem Crowe'em? Tak. Co masz do niego? Miałem to. Chciałem zadać to samo pytanie, co ty. O, cholera. Go tutaj nie ma i. Go nie ma i zrobił to? Zrobił co? Okej. Hej, ile masz lat? Wystarczająco. Fajna broń, jakby co. Co to jest? Browning Colt? Tak, okej. Marvin, jaką ty masz robotę z Crowem? Pracuję z zagranicy normalnie. Przyjechałem tutaj na małą wizytę. Tylko, że Crow zniknął i wyszedł i zniknął. Znakomite wyczucie czasu. Na pewno on gdzieś tutaj jest. Rozumiem. Chciałem użyć północno-zachodniej windy, ale Tolman nad nią pracuje. Tolman? Tak, no wiesz. Gościu Eda od wydobycia pnączy. Pnączy? Co? Może skorzystam z południowo-zachodniej windy, jeżeli działa. Czekaj, windy są zepsute? Tak, to zależy. Od czego? Tak, no powinienem się już zbierać. Widzimy się. Do zobaczenia, Mary. A, tak, bo jesteśmy Mara. Chociaż dla mnie Mara to jest imię, które będzie tylko związane z jedną grą hiszpańską, której przez 2 lata przechodziłem. Uznałem, że warto byłoby przejść ją w pewnym momencie. Okej. Dobra, czyli. Dlaczego tutaj jest klatka jakaś? Okej, to wygląda jak boss room. Tak może najpierw go obejrzyjmy dookoła. O! Okej, tak, byliśmy tutaj. Tak, słyszę ciebie. Co masz do gadania? Witam? Najgorszą częścią jest, że nigdy nie chciałem złota. Nigdy mi nie zależało. To mój ojciec zawsze go chciał. To on podjął decyzję, żeby kupić ten region, tą ziemię. No to później, kiedy umarł, zostawił Crow Country w mojej opiece. Nie miałem żadnego wyboru, tylko tutaj wrócić. Dokończyć to, co zaczął. Czekaj. Ten park rozrywki oryginalnie należał do twojego ojca? No, nie. Crow Country to jest nazwa tej ziemi. Okej. W sumie można powiedzieć, że trochę zrozumiałem, że. Bo zazwyczaj. Zazwyczaj tak by się nazywało. Okej. Mamy kolejną mapę. Odblokowujemy kolejne regiony. Oraz wydaje mi się, że.
Wiecie co? Ja nie chciałbym otworzyć. Czy mogę to zamknąć? Okej. Okay. Ja nie chciałem tego otwierać, ale ewidentnie coś jest w środku i będzie chciał nas zjeść. O! Miejsce na klucz. O nie, to jest srebrny. No to srebrnego nie mamy. Raz, zobaczmy mapę. O nie, ciągle zapominam, że nie mogę na boki, tylko góra-dół. Więc w sumie... Tak naprawdę... Prawie całą mapę mamy? Więc tak, mamy tutaj połączenie, dobra. Czyli tak, tutaj tak jak mówiłem... Jest to... O właśnie... I jest ten facet, okej. Okay. Mówiłem, że tutaj jest, można przejrzeć. No i że coś tam widziałem, że się ruszało. Okej. Okay. Okej, okay, czyli miejsca wydobycia pnączy. Okej, okay, otworzyło się? Ale nie, musimy zamknąć, bo tam jest za tym. Okej, okay. Myślałem, że to jest jakieś ważne, tylko że... to już była stara wiadomość. Jej, znaczy się mamy prawie cały właśnie ekwipunek, więc trochę będzie, więc aż tak nie musimy zbierać wszystkiego. Okej, okay. Czyli Marv napisał o tym, że będzie sprawdzanie kopalni i że to może trochę im przeszkodzić. Cześć! O, zobaczmy, kto to jest. Mara, nie mówiłeś, nie mówiłem tobie, żebyś się stąd już poszła sobie? Zgubiłem się. Aha. Nie jestem głupi. Wiesz o tym. Chociaż wydaje mi się, że jesteś trochę. Czy znalazłeś Natalii? Nie, jeszcze nie. Myślałem, że będzie tutaj, ale... Co tam czytasz? Starą książkę na temat wydobycia złota. Jest nawet... Wygląda na nudną. Mara. Czy mógłbym coś tobie pomóc? Okej. Więc jak się czujesz? Co masz na myśli? Nie jesteś ranny? Nie zostałeś zaatakowany przez coś? Więc widziałeś ich też? Te... No jak to powiedzieć? Te stwory, o. Zaatakowały ciebie? Nie, pobiegłem. Tak jak szybko jak mogłem. Myślałem, że oszalałem. Mara, czym one są? Co one tutaj robią? Znasz coś? Harrison, jeżeli naprawdę nie jesteś ranny, powinieneś stąd uciec. Uciec, póki możesz. Nie mogę tego zrobić. Muszę znaleźć Natalii. Może być niebezpieczeństwie. Więc szukasz Natalii. Gdzie szukałeś? W sumie nigdzie. Wszędzie, gdzie idę, drzwi są zablokowane, a ścieżki są też zablokowane. Wszędzie wydaje się, że muszę mieć jakiś dziwny klucz. Jest takie wkurzające. A, to jest taki rodzaj miejsca. No, po pewnym czasie... Przyzwyczajasz się do tego. Tak, ta mechanika, kiedy musisz mieć te różne klucze. Okej, okay. Wydawało mi się, że mogłem sprawdzić, co jest pod tym, bo tak jakby coś tam się rozlało, ale... Okej. Okay. Czy ten obrazek coś trzeba było sprawdzić z nim? Sprawdźmy jeszcze ten obrazek. O, właśnie. No to jest to, co napisałem. Czyli to jest tak. Syrena musi być 1, 2, 4, 8.
Okej, czyli różowy, morski, czerwony i niebieski. Dobra, czyli to jest kolejna podpowiedź? O, dobra, kolejna ammo, ale w sumie mamy większość już tego ammo. Dobra. Au! Teraz przeładowanie trochę zajmuje. Okej, czyli w magazynku mamy w sumie mało tego i musimy się uleczyć. Dobra, i w sumie już jesteśmy gotowi. Okej, zablokował się. Jej! Nie żyjesz? Dobra. Przynajmniej wiemy, że nasze to, co zrobiliśmy, miało konsekwencje, dlatego że otworzyliśmy tamtemu gościowi tą klatkę i. Okej, myślałem, że tu potwar to był ten. Okej. Kolejny telefon. Czekajcie, tylko sobie. Powoli przerzucę. Weźmiemy ten granat. Ammo. Akurat nam się skończyło. Fruit are friends. Okej. O, tutaj jest telefon. I tutaj jest. Witam, Natalii. Moja córka. Ona jest tutaj, co nie? Tak, szuka ciebie. Wypełniła formularz dotyczący zaginionych osób przez policję. W policji. Mówiłem jej, żeby tego nie robiła. Ale myślałem, że ją przekonałem. Słuchaj. Czy uda ci się ją stąd. Czy uda ci się ją stąd. Wyprowadzić? Żeby stąd wyszła? Teraz? Panie Crow. Ona jest ranna. Została zaatakowana. Rozumiem. No, wygląda na to, że. Wygląda na to, że jednak nie będzie mogła. Okej, możemy w to uderzyć? A co to jest? Okej. Czyli mamy tutaj kolejną zagadkę. Mnóstwo tego jedzenia. Ale też rzeczy, które bardzo chętnie weźmiemy. Okej, soda. Czyli zagadka jest, dobra. Dobra, on, notatnik, Tolman, okej. Okej, czyli wrzucili do tego jeziora. Wrzucili do tego jeziora ten cały, jak to się nazywa, klucz i klucz został zmieniony. Okej. Więc jaka jest tego zagadka? Nie wiem. Zagadką są kolory tego? Trudno określić mi. Tutaj, o, jest zapis.
Okej. Pisze, że kod do drzwi jest zbyt prosty. Okej. Okej, okay, czyli musimy mieć ten cały trójząb, bo wtedy się otworzy ta skrzynia. Tylko, że w sumie głównie to musimy trochę poczekać. Okej, okay. Zobaczmy, co mamy trzy kolory. Nie są to z tymi kolorami, więc to jest jakaś kolejna zagadka. Więc musimy mieć ten trójząb. Kod do tego jest napisane, że jest bardzo prosty, więc. No, bardzo prosty, 1, 2, 3, 4. Okej. Okay. Tutaj byliśmy w sumie. Okej, okay, jest ten blob. To, co chcę teraz sprawdzić sobie, to zagadki wszystkie. Czy my coś zyskaliśmy realnie? Wydaje mi się, że nie. A my nadal te drzwi zamknięte. Ale nie wydaje mi się, że je sprawdzałem. Bo wydaje mi się, że ja tylko sprawdzałem ten. O te drzwi. Na pewno? Coś. Okej. Okay. Co? Zastanawiam się, czy mi kontroler już. Kontrolerze drogi. Możliwe, że się rozładowuje, więc będę musiał kończyć. No, jest nawet taki okres, żeby powoli kończyć. Dobra, więc tak. Game Arcade. My potrzebujemy prądu. Naprawdę nie wiem, co. Gdzie teraz się udać? Bo nic nie zyskaliśmy. Okej, okay, nic nie zyskaliśmy. Trzeba by było się porozglądać nieco. Tutaj musi mieć prąd. Tutaj no padł, no tutaj też nie ma, no niby telefonami poszliśmy okej stronę, mamy kolejny napis z tego, mamy ammo, ale nic nie możemy, no niby to miejsce wydaje się, że jest, tylko że kompletnie, ale to kompletnie, o Jezus Maria. Okej, okay, wygląda na to, że padło. Bo tak, musimy mieć ten trójząb. Mamy tutaj tą. To coś. Kolejni. Okej, okay, padło. Thank you.
Ej! O! Ja nie spodziewałem się po tym, jak głowa odpadła. Okej, okay, więc w sumie jedyne co mamy te notatki. Ale te notatki nic nie dają. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli ewidentnie to jest nawiązanie do tamtych... od tego czegoś. Tylko jest trudno określić, jakie kolory ma to. No chyba, że się ma latarkę, o której zapomnieliśmy. Okej, okay, czyli fioletowy, zielony, pomarańczowy, czerwony. Dobra, zapomniałem, że latarkę mamy. Fioletowy, zielony, pomarańczowy, czerwony. Jej! Dobra, i co to jest? Uuu, kod! Okej, okay, mamy kod. 8891, dobra. Ale myślę, że na tym będziemy kończyć. Ja też chciałbym włączyć, żeby odcinek się zaczął renderować i żeby dzisiaj wleciał. Więc to na razie tyle z Crow Country. Na pewno jeszcze zobaczymy, co to jest. Ewidentnie gra jest o wiele dłuższa niż mi się wydawało. I te godziny odcinki, wydaje mi się, że to jest ok czas, żeby robić coś takiego. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!